ciała. Nie wiem, jak do tego doszło, ale odpaliłem Rimolda, bo sobie postanowiłem, że chyba sobie wrócę jednak do nagrywania. Bo kwestia generalnie jest taka, że nie mam bladego pojęcia. Randomowy Randy, no nie? Wszedłem tylko na chwilkę. Nie zdążyłem się w ogóle zapoznać z czymkolwiek, co mam, czego nie mam. Gram dalej na 1.3 ogólnie, z tymi samymi modyfikacjami, które miałem, jak wziąłem ostatni odcinek 11 miesięcy temu. 11 miesięcy temu, dokładnie, 11. I... no i co? Sytuacja wygląda tak, że to będzie taki głównie odcinek zapoznawczy, żeby ogarnąć, co tu się w ogóle dzieje w tej grze. Na czym skończyłem. I randomowy Randy zrzucił mi atak. Tubylców? Nie wiem. Zrzucił mi atak wrogów wrogich rozbitków. Teraz tak. Wiecie co, ja sam muzykę muszę ściszyć, bo mnie troszeczkę irytuje. I co? Ekstremalne ryzyko załamania, głód. Pierwsze, czemu mam podwojone komunikaty? Nie wiem. I nie mam bladego pojęcia, na czym skończyłem, no, jak już mówiłem. Spoko. Mamy atak, czyli musimy sobie przygotować, kogo możemy. Nie wiem, rozrzucimy ich tutaj wstępnie. A. dobra. Czyli oni się ogólnie rozbili po całym tutaj jakby nabrzeżu, że tak to powiem. Znaczy, jakim nabrzeżu, co? Po całej tutaj mapie. Tylko jeszcze sprawdzę sobie jedną rzecz. Czy mi przypadkiem nie usunęło czegoś? Wejdę sobie na mój filmik. Ogólnie modyfikacje są wszystkie takie same. Natomiast najbardziej mnie interesuje... Okej. Czyli skończyłem po prostu z tak beznadziejną obroną mojej kolonii. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Bo w ogóle jakby nie mam bladego pojęcia, na jakim etapie skończyłem. Będę to powtarzał dużo razy w tym odcinku, więc spokojnie. Kitchen bot zginął. To za bardzo mnie interesuje. Mam trumbo. Fajnie, nie wiedziałem. Omnibot. Bardziej to ich chyba powinienem tutaj w taki sposób rozlokować. Czemu oni nie atakują? Okej. Aha. Wszystko jasne. Tu jest ściana. O, teraz atakują. Tak? Nie wiem, dobra, nieważne. Dobra, ktoś tu przeżył? Ciekawy, którego mógłbym pojmać. Wydaje mi się, że nie. I tak. Z tego, co ja widzę tutaj, gra działa niesamowicie płynnie. Nie mam bladego pojęcia dlaczego. W każdym razie gra naprawdę działa niesamowicie płynnie. Mam na najwyższej prędkości z modyfikacjami, ja mam 60 klatek. Jakby... Wow, naprawdę. Z ciekawości. Włączę sobie na chwilę menadżer zadań. Bo
chyba sprawdzić jedną rzecz. Okej, okay. Z tego co widzę dalej, Remold nie wykorzystuje wszystkich rdzeni. Jakby też no, przez ten długi czas, wiadomo, 11 miesięcy minęło, więc zmieniłem sobie co nieco w komputerze, więc wiadomo, więcej RAMu, szybsze dyski, mocniejszy procesor. Ale żeby... Kurde... Remold mi chodził... aż tak dobrze. No chyba, że tutaj jakieś... nie wiem... Czekajcie, muszę jedną rzecz sprawdzić. A, permadef mam w ogóle, fajnie. Czy ja mam modyfikację? Nie mam. Okej. Okay. Czyli nie mam modyfikacji, która pozwala na... Jezus, ile tu jest w ogóle niekompatybilnych ze sobą modyfikacji. Pewnie starych jeszcze w dodatku. Ale dobra. Nie mam tutaj w ogóle żadnej modyfikacji, która mi by pomogła rozlokować Remolda między rdzeniem w procesorze. W każdym razie jestem naprawdę bardzo zaskoczony, że wszystko tutaj chodzi płynnie. Jakby... wow. Dobra. Co ja bym tutaj najpierw sobie sprawdził? Naprawiłbym sobie robociki, które mi się popsuły, oczywiście. Tutaj mam jedzenie. Jeszcze żywe, oczywiście, jedzenie. Muszę to zamknąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem rdzeni teraz chodzi na maksymalnych obrotach. Może nie wiem, co dlatego. Dobra, tutaj jakby to jest normalne, bo tutaj się ogarnia notyfikacja jakaś. Kolonista ma broń zbugowaną chyba najprawdopodobniej. Sfora wściekłych zwierząt. Co to? Jaguary. Ile tych jaguarów? 78. No dobra, czyli jakieś miasto będzie fajne. Mogę się tutaj przygotować od razu z moimi kolonistami. Okej, w momencie jak tutaj pojawia się sytuacja, gdzie mam kolonistom wydany jakiś rozkaz, to jest tutaj, no są lagi. No ale wiadomo, to, że nagle wszystkim kolonistom wydaje jakiś rozkaz, to się bardzo rzadko zdarza, więc z tym raczej nie będzie problemu. Dobra, potrzebny projekt do badań. Badania tutaj. Co ja bym mógł wynaleźć? To nie wiem. Dobra, pokombinujmy sobie może z bioniką. Tak bym sobie pomyślał, czemu by nie. Okej, w momencie jak jej wszystkich odwołam... No dobra. Gra nie chodzi jakoś super płynnie, ale no, jak to Remold, raczej nic nowego. W każdym razie, no... w miarę chodzi płynnie, no jak na to. To jest Remold, tak jak już mówiłem. Co tu jest? Path Density. Density, przepraszam. Okej. Okay. One dalej tutaj? Tak, one są dalej tutaj jakby agresywne wobec mnie. Co to za mało? Mogę go zabić? Nie, on jest z mojej jakby tutaj ekipy kolonii, więc raczej go nie zabijam. E...
Tutaj coś budowałem, pokoje gościnne, więc podejrzewam, że tutaj ma być pokój gościnny. Nie wiem, czemu mi się klonują niektóre informacje. Tutaj jest zbugowany ktoś. Może chodzić? Może. Wyposaż? Co? Aha, ona ma tarczę. Dobra. Wszystko jasne. Już się naprawiło? Tak, dobra. Czyli tak. Czeka mnie naprawdę bardzo dużo wdrażania. O, może w taki sposób. O, w ogóle mam tu moździerze. Fajnie. Nie wiedziałem. Gaj Ambrozji, świetnie, fajnie. Czyli ogólnie przeciwnicy idą tędy. A ja się mogę ustawić tutaj, żeby ich atakować. To są za grzyby. A, włosek diabelski. Kapsuły ratunkowe. Zbiorę sobie włosaka tyle, ile mogę. Kapsuły ratunkowe. Czy my tutaj coś mamy ciekawego w nich? No bo ja. Dobra, może być. Temperatura. Pieniążki. O właśnie, dziękuję. Tego szukałem. Nie mam żarcia. Czemu? Mi się skończyło. To ma sens. Dobra. No i proszę bardzo. Prędkość razy 3. Gra chodzi w miarę płynnie. Sorry, uderzyłem w mikrofon. W miarę płynnie chodzi gra, więc. No więc fajnie nawet, kurde. 60 klatek w Grimoldzie z modyfikacjami. I to na mocno rozwiniętym save'ie. Fajnie, fajnie, propsuje. Co to jest? A, dobra, to jest potrzebne do stworzenia tutaj Concrete Slabsów do tego, podejrzewam, dokładnie. Skoro ich mamy tam 700, ja bym to od razu tutaj zabudował sobie. By tutaj przypadkiem nam się nikt nie próbował jakoś tak włamać na przykład lub ogólnie tutaj przekopać. Czy ja bym sobie mógł sobie te boty naprawić? Fajnie byłoby. Potrzebuję rzemieślnika. Kto jest rzemieślnikiem w ogóle u mnie? Mam tu kogoś, kto ma 20. piętnaście najwięcej. Okej, okay, no to ty w takim razie lewy. Okej, okay, lewy. Muszę sobie teraz skill zapamiętać. Napraw bota. Napraw bota. Dobra. Tu jeszcze jest do naprawy i tu jest do naprawy. To chyba wszystkie boty, które mam do naprawy, nie? Tak podejrzewam. Nie wiem, czemu tutaj jest paleta. Myślę, że raczej nie jest ona potrzebna. Zaćmienie, czyli nie będzie słoneczka, wiadomo. Sorry, znowu mikrofon uderzyłem, jakoś nienaturalna pozycja jest to dla niego. Bo nie nagrywałem, nie? No i co? Co bym tutaj mógł ciekawego zrobić? Ty nie możesz chodzić. Nie, się wykrwawisz po prostu. No, dobijcie to. Okej, okay, faktycznie jestem naprawdę zaskoczony płynnością tej gry. Sprzedawca protez. Czemu ty nie masz w ogóle tutaj tego? A, okej. Okay. Z narkotyków. Jakby tutaj masz odwyk. No, ty masz akurat społeczne największe. Sprawdźmy, co ja bym tutaj kupić, sprzedać. Raczej nic ciekawego. Ile mam w ogóle pieniędzy? Nie wiem.
Na razie przestańcie robić posiłki. Idzie sobie na spacer. Poczko. Dobuduję sobie tutaj rzemiosło, tak by tego, wiecie, tam gdzie się niszczy. Co się niszczy? Zwłoki, zwierząt, no. Tutaj mam pokój do dla moich badaczy. Tutaj mięsko się tworzy, że tak to powiem. Jest w ogóle pokój dla więźnia. Myślę, że tutaj raczej nikt nie zawita w najbliższym czasie. Dobra. A, okay, to są naboje do moździerzy. Dobra, okej. Okay. To są materiały, leki i to... Dobra, raczej te zakładki mnie będą najczęściej interesowały. Kurde, jak ja dawno będzie młoda nie grały. Fajnie, bo mi wróciła chęć. Tutaj mamy zwierzęta, które są w niewoli, a... Oswajałem chyba wszystkie mawały, jakie mogłem. I krowy też mam. Okej. Okay. Badanie ukończone, bionika, ukrycie się w pokoju skła. Niezrozumiany człowiek sztuki, bez nogi i w większości palców. Dobra, czy ja mam... Gdzieś krematorium. Mam krematorium oczywiście. Skremuj zwłoki. Natomiast kremować zwłoki mogę dopiero wtedy, gdy zostaną one tutaj właśnie przerobione na organy. Natomiast czemu nikt tego tutaj jakby... A, tak, ma bioniczny żołądek. No jakby tutaj na chwilę obecną nie mam wynalezionego sposobu, który umożliwi mi wycinanie bionicznych narządów ze zwłok, więc zostawię to tak jak jest. Bateryjki by się przydało ulepszyć, już widzę. Zasilanie, baterie, 256 nie mogę zrobić. 64 mogę zrobić. No dobra. Zróbmy w takim razie. Czy ja bym mógł powiedzieć szczerze? Chyba będzie koniec tego odcinka. Spróbuję troszeczkę chwilę dosłownie pograć za odcinkiem, wdrożyć się trochę w to, co tutaj dzieje się. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i co? Widzimy się. Kurde, mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, regularnie w sumie chciałbym wrócić do tego YouTube'a, nie? Także trzymajcie się, strzałeczka.